Audycja współfinansowana przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Producenta AGD Marek Bosch i Siemens. Filmowe lato w Radiu Łódź w różnych pięknych okolicznościach. Oczywiście tych, które budowane są przez te konteksty i kina, i seriale. A tutaj prawdziwa polska wieś, można powiedzieć. Gościmy u pani Emilii Krakowskiej. Bardzo nam miło. Witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście i że ja po dłuższym czasie znowu jestem u siebie na wsi. Nie mam działki, ja mam wieś, przepraszam bardzo. I przepiękna, stuletnia, stuletni dom? Tak, to stuletnia. No, była ona strzechą kryta. Przez 40 parę lat są zmiany, trzeba dbać o to, żeby można było korzystać, ale tu skorzystało bardzo, bardzo dużo dzieci, ponieważ ja zagrałam w zagranicznym filmie i okazało się, że mam bardzo dużo pieniędzy. To znaczy bardzo dużo, jak powiedzieli koledzy, na pół litra wódki, natomiast bardzo mało na prawdziwy interes. Wobec tego zaprzyjaźniona z kolegami i z koleżankami aktorami, Krysia Sienkiewicz, która po drugiej stronie mieszkała w Młynie, i tam jeszcze inni koledzy, a teraz tam mieszkają dzieci ich. No, powiedziała, słuchaj, tutaj są chłopi, rodzina duża i chcą się tego pozbyć, bo do remontu, wiadomo, że to nikt się już nie chciał zgodzić, żeby podzielić i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego ja to kupiłam, tam był sadek. Sad piękny, no w ogóle zachwyciliśmy się wszyscy, dlatego że wszyscy stwierdziliśmy, że ja kupiłam Chełmońskiego, bo ja jestem z Poznania i dla mnie strzechą kryte domostwa i stodoły to było malarstwo, ponieważ wieś pruska, prawda, bo należeliśmy pod zaborem, byliśmy Prus, poznańskie, wobec tam było wszystko już murowane, inaczej ta wieś wyglądała, więc ja byłam zachwycona, oczarowana. Taki powrót do korzeni. Tak, tak. To ja jeszcze zdradzę, że właśnie podszedł do mnie Leon. W tle jest Julia, czyli Julia. Psy. No oczywiście. Zawsze pani miała dużo zwierząt, prawda? I to no, wszelakich. Przede wszystkim dzieci, tak. I koni, i oczywiście owca, bo musiała być towarzyszką, prawda? Poza tym dzieci moje zwoziły i przynosiły zwierzęta, jak również dzieci moich przyjaciół, kuzynów, rodzin, którzy tutaj korzystali z wakacji. Jesteśmy w Lipcach Rejmontowskich i już sama nazwa miejsca wskazuje nam, że będziemy rozmawiać dzisiaj o nobliście, o jego chłopach i jego filmowych i serialowych wersjach. A ze mną jest pan Zbigniew Stań. Dzień dobry. Witam serdecznie. I jesteśmy przy pana, no, ośmielę się to powiedzieć, po prostu takim dziecku. Galeria Staroci Pamiątek Regionalnych, którą założył pan tutaj w Lipcach Rejmontowskich. Chociaż nie urodził się pan tutaj, ale kilka kilometrów dalej, też w bardzo ważnej dla chłopów miejscowości. Urodziłem się w Pszczonowie. To jest miejscowość, wioska, w której ogromną większość zdjęć robiono do serialu, do filmu Chłopi. No, ja wtedy miałem 17 lat. Miałem to szczęście, że właśnie przyglądałem się, obserwowałem, zbierałem te autografy, które będziemy dalej oglądać, a później że swoją Hankę, no bo przecież nie Agnę, znalazłem tutaj w Lipcach i tutaj zbudowałem swoją galerię, swoje prywatne muzeum. Natura dzisiaj do nas powraca, bo my z kolei przyjeżdżamy do pani z Lipiec Rejmontowskich. O, moje kochane Lipce. Cudowni ludzie, wspaniali. Jestem z nimi do dzisiejszego dnia zaprzyjaźniona i bywam co roku najmniej. Chciałam powiedzieć, że bo będę płakać. Oh, proszę się wzruszać, to najpiękniejsze emocje. Tak. Dzisiaj nam też wspominali, że właśnie często pani bywa w tych Lipcach. Ten czas pandemiczny sprawił, że to w tym roku nie doszło do skutku. Mm-hmm. No ale trzymamy kciuki, żeby jeszcze nie raz tam się spotkać. Dlaczego? Dlatego, że
ta tradycja, ta łączność z ludźmi. Ja cały czas powtarzam, myśmy w tym filmie nie mieli aktorów, statystów. Mówią, jak to? Tak, dla statysta to jest ktoś za niewielką opłatą, który właściwie lubi życie towarzyskie, przychodzi, nie jest zbytnio zainteresowany tym, co się dzieje na planie. Każą mu siedzieć, każą mu przejść, być w miękkim planie, niech się pan nie rusza. No, jedyne, co oni prawie wszyscy muszą być bardzo wcześnie na planie, ale to są bardzo ciekawi ludzie. Z różnych powodów oni zgłaszają się do tego filmu. Natomiast w Lipcach to myśmy wszyscy byli braćmi, siostrami. Dzieci. Była mała dziewczynka, która była na ramionach pana Rybkowskiego, a to jest dzisiaj babcia, kochani. No więc naprawdę tutaj pamiętam i jestem z nimi zaprzyjaźniona, dlatego że robią bardzo piękną, wspaniałą pracę dla kultury, dla tradycji, obyczajów. To jest ważne. Wie pani, jeżeli Rybkowski odchodząc życzył sobie, żeby trumna miała kształt i była taka, jak miał Boryna, to jest związek taki niezwykły, naprawdę symbol. To jest taka skóra nasza, prawda? I na przykład powiem o Lipcach. Mama Dominikowa, czyli pani Chojnacka, odchodziła akurat, pogrzeb był w Sylwestra. Wie pani, wiadomo, że zespół lipiecki gra i bawi na Sylwestra. To są jakieś małe pieniądze, które oni mają, żeby dalej po prostu działać, bo wiadomo, że każdy z nich ma osobny zawód, który pozwala mu istnieć. I proszę sobie wyobrazić, że w kostiumach autobusem przyjechali rano, żeby wieczorem, żeby być, żeby pożegnać. Takich rzeczy się nie zapomina. Zbiory mam w 10 izbach. Starałem się pogrupować tematycznie. Zapraszam tutaj może do pierwszej izby. Dobrze, już będziemy wchodzić. A ja będę w międzyczasie też podpytywać, no jak to było, kiedy był pan, ile miał pan lat? 17? 17 i pół, jak wtedy właśnie. Proszę bardzo. Wchodzimy już, o, tu przyjemnie, chłodniej trochę. Jak się pan dostał na ten plan? Bo ja wiem, że tam mama chyba prowadziła jakąś restaurację, w której ekipa przebywała. We Pszczonowie był taki wiejski klub ruchu. Wtedy właśnie w latach PRL-u były to popularne instytucje na wsi. I mama była kierowniczką tego klubu. Klub mieścił się w starej, drewnianej szkole podstawowej. Realizatorzy zlecili mamie zapisywanie statystów, że na ten dzień potrzeba takich, na ten takich. Więc mama to robiła, a w przerwach, w międzyczasie aktorzy się również tam spotykali na kawie, na pogawędkach. Mama podsyłała kroniki, też właśnie zbierała wpisy. Wszystko to trafiło do Lipiec. Tak samo jak te moje zebrane. Uważam, że chyba w najlepsze miejsce, bo w innej wiosce, w innym mieście może by nie było tego uroku. Trafiła pani na ten plan jako młoda aktorka, a tam tacy mistrzowie na planie. Proszę matko. Pani, to musiało być niesamowite doświadczenie. To była inna epoka, a ja wychowana w miłości do teatru, do ludzi teatru, do sztuki, do malarstwa, do teatru. Do muzyki. Znałam te postaci, które się wtedy już należały do historii teatru polskiego i filmu, i telewizji, bo telewizja już była, teatr telewizji był. Więc ja byłam pełna zachwytu i w jakimś stopniu mnie to również paraliżowało, ale z zachwytu, że ja mam zaszczyt z takimi ludźmi pracować, ponieważ
To, na to się w takim dziennikarskim języku nie zwraca uwagi. Proszę Państwa, najmniejszy epizod był obsadzany przez królów i królowe Teatru Polskiego z całej Polski. Do najmniejszego epizodu. Nie będę wymieniać nazwisk, ze względu na to, że kogoś mogłabym pominąć, ale prawda, czy to podjeżdżała pani Wałkówna, czy pan Zbiruk, prawda, pani Ludwiżanka, mówię o i było to, ten film w ogóle był realizowany z miłością, proszę państwa, nie, to nie był skiecz, bo to narzuca literatura. Po prostu nikt nie śmiał. Nikt nie śmiał. Jeżeli coś charakterystycznego było, to w miarę. Nie, proszę żeby zwrócić... Nie ingerować. Nie, bo dlatego, że my jesteśmy prześmiewczy. My, oczywiście był komik wspaniały, felietonista, pan Kierdziołek, prawda, były różne, właśnie również z Łodzi była audycja Wesoły Autobus, tak, który jeździł, prawda, po różnych wioskach, miasteczkach i tak dalej. Chodzi o to, że To był kabaret. Natomiast tutaj oddano z całą pieczołowitością, wykorzystując talenty i umiejętności wielkich, wspaniałych aktorów. Pan Hańcza, pan Wichniarz z Poznania. Ignacy Gogolewski, wielki romantyk, znaliśmy go z tego repertuaru, wspaniały. No i miałam zaszczyt być jego partnerką. No ta Jagna to sobie trochę w życiu, jak to niektórzy mówią, poużywała. Właśnie. Lubiła pani Jagnę wtedy, na tamtym etapie? Proszę pani, ja nie jestem aktorką, która... lubi, że zagrała i lubi tą postać. Zawsze trzeba postać obronić, bo to jest nasza zasada. Ja zostałam, tak los chciał, zostałam przygotowana do tej roli w bardzo piękny sposób. Ja 100 razy zagrałam to na scenie. Ja statystowałem, widoczny jestem przez moment w kilku scenach, między innymi jak już Boryna jest taki chory na tej półkoszce, wyniesiony do ogrodu, ta scena była nagrywana w Strzelcewie, bo dom Boryny był w Strzelcewie nagrywany i w tym ogrodzie właśnie u tych państwa, u których było nagrywane, scena jak kosiarze idą, przechodzą obok półkoszki, w której leży Boryna. Jednym z tych kosiarzy bez kapelusza sąkowego, bo się okazuje, że dla mnie brakło. Tamci byli jacyś tacy bieglejsi. A dzięki temu jest pan bardziej charakterystyczny w tej scenie. Tak, dali nam takie kopystki. Tutaj za pas sobie westchnęliśmy do ostrzenia kosy. No i podszedł do nas jakiś tam charakteryzator, troszkę tam twarz postarzył. I właśnie tam widoczny jestem. To jedna scena. Druga scena, powrót chłopów z więzienia, która była nagrywana na drodze ze Świętego do Makowa, tutaj pobliskiego. Tam też jestem jako wracający, no tam tylko przez moment mnie widać. I trzecia scena, którą mnie widać, to jest scena nagrywana w Kołacinie, w dawnym zajeździe konnym, który istnieje do tej pory, mieści się tam straż pożarna. To było zebranie wiejskie, na którym uchwalano nowy podatek na szkołę i z którego Antka Boryny właśnie wyrzucono, jako że nie miał uprawnień, żeby być na tym. Ja tam też jestem. I tutaj już jeden z rekwizytów, który zagrał w serialu. To jest strój żałobny, który... rzadszy trochę, łowicki strój żałobny, który ma na sobie fioletowo-czarne pasy.
a pochodzi od jednej ze statystek, która przy pogrzebie Boryny nagrywanym właśnie założyła go. To jest autentyczny kostium. Autentyczny. Pogrzeb był nagrywany na cmentarzu we Pszczonowie. Byłem tego świadkiem, chociaż akurat w tej scenie nie statystowałem, ale obserwowałem ją kilka kroków z boku, bo mnie to bardzo interesowało. Więc reżyser wcześniej powiedział do statystek: kobiety, ubierzcie się na sobotę, jak żeście dawniej chodziły na pogrzeby. I one same jeszcze z tych skrzyń, jeszcze były przechowywane właśnie te stroje, same założyły. Jak na jak się będą słuchacze przyglądać jeszcze raz na tą scenę w serialu, to zauważą, że też była właśnie w takim stroju. To było moje doświadczenie, proszę pani, że te pasiaki, o których wiedziałam i wiedziałam skąd są Łowicz i gdzie Rzym, kochanie, właśnie to jest sprawa kultury. Już teraz widzę na pogrzebach, że jednak zaczynamy stosować obecny czerń, prawda? Czy czerń z bielą w każdym razie. Widzi pani? Tak. Dlatego, że kostiumy nie były żywe, tylko fioletowe, ciemna zieleń. Tak. I tego się nauczyłam właśnie. Dlatego mam cudowny zawód, bo ja się tyle rzeczy uczę, spotykając wielu wspaniałych ludzi, którzy są zainteresowani i wiedzą bardzo dużo tylko w sztuce, bo to mnie od dzieciństwa po prostu zachwyca. Tego się nauczam, wszystkiego się trzeba nauczyć. I proszę pani, i właśnie to pamiętam, że zobaczyłam, że jesteśmy tak ubrane. Mało tego, myśmy mieli prawdziwe, śmiałam się, bo też z braku wiedzy myśmy kręcili pierwsze, jak to się mówi, na ścinkach, ale kolorowy film. No właśnie. I w tych kolorach było takie powiedzenie, że ach, to taka cepelia. A ja sobie myślę, Boże, po prostu nie są jeszcze przyzwyczajeni do koloru. A z drugiej strony ja miałam tylko kaftan taki czerwony, uszyty. Reszta wszystko były to kostiumy z tak zwanego skupu. No właśnie. A ponieważ po latach się, kiedy już tego nie ma pod ręką, to się ceni. Jak się skończył film, Polonia amerykańska wykupiła cały zestaw kostiumów. Przed nami jest taka cała ściana, biblioteka, w którym jest kilkadziesiąt różnych wydań chłopów Rejmonta. Tu jest, na tej ścianie jest około 100, bo już okazuje się, że nie mieszczą mi się. Wydań mam na dzień dzisiejszy 220. Od najstarszych, które tutaj w tej pierwszej gablotce można zobaczyć, o którym publikacje rzadko piszą, to jest 1902 rok. Jako premia dla prenumeratorów Tygodnika Ilustrowanego. Tak, skończono druk pierwszej części. Do sprzedaży było 1904 pierwsze wydanie. Są też piękne takie jubileuszowe, widzę, wydania, podzielone chyba na pory roku, tak? Tutaj mamy najładniejsze wydanie powojenne, w którym jest na każdej stronie ilustracja, między innymi lipieckiego zespołu, tutaj ludzi z Lipiec również. Tego nie było w sprzedaży. To było jako suwenir Ministerstwo Rolnictwa miało dla gości zagranicznych. Ale są też wydania zagraniczne. Na przykład mamy tutaj, widzę, Włochy. Mamy... No ja mam w 26 językach. Między innymi w takich rzadkich jak w hebrajskim. O, pierwsze na terenie Polski, pierwsze na terenach obecnego Izraela. We Włoszech była taka ciekawa sprawa, że tam przetłumaczono raz jako chłopi tytuł, drugi raz przetłumaczono jako synowie ziemi tytuł. No, faktycznie, mamy dwa. Jest takie jedno wydanie. Tak. Kochani, kręcąc o Strzemińskim film, mój wspaniały kolega Boguś Linda kręcił film
w którym Andrzej Wajda pokazał, o tym ja wiedziałam trochę wcześniej, bo przyjaźniłam się z malarzami, bo to jest hańba naszego środowiska, kolegów. Takie były czasy, że trzeba było mieć kartkę i pozwolenie i etat. I ten człowiek z gruźlicą umarł z głodu. I jeżeli ktoś podejmuje się jeszcze w tych ciężkich czasach, prawda, tego reżimu, ale tej niekłamanej takiej zachowania się tego otoczenia, bo przecież on został upokorzony od magazyniera po rektora. Jeżeli ktoś wchodzi i jest tak wrażliwy jak Boguś Linda, wchodzi do tego filmu z rolą, to zrozumcie państwo, my pracujemy na emocjach. Jeżeli pracujemy na emocjach, to w takim smutku ta Łódź miał prawo powiedzieć to zdanie, ale nie, że ocenił, że Łódź jest straszna, a my w tej chwili, w tej epoce nie patrzymy, kto to mówi, dlaczego to mówi, tylko padło słowo, że straszna jest Łódź i spadły takie gromy, oczywiście zaraz wytłumaczono, że wielki gwiazdor Bogusław Linda, który zagrał takie, a nie inne role, pozwala sobie na krytykowanie Łodzi. Nie. I dlatego musiałam to wyjaśnić, bo mówię to naprawdę, że zrozumcie, był taki... Ja musiałam się strasznie pilnować, proszę państwa, z zachowaniem mojej roli. Bo teraz mówią, czy pani lubi ładne, delikatne powiedzenia, czy ja lubię tę rolę. Ja musiałam się pilnować prywatnie. Prywatnie nie pojawiać się w wielu miejscach. Dlatego, żeby nie być narażoną tam, gdzie się piło alkohol, tam, gdzie były dancingi. Dlatego, że popularność robiła to, a jeszcze alkohol, co innego. I nie mogłam być na ustach i na pomówieniach różnych ludzi, którzy by wtedy... Poszłaby taka wiadomość, a nikt by nie mówił, a bo może się źle czuła, może się zakochała, może... Nie. To jest zobowiązanie i dlatego będę mówiła i pamiętajcie, Łódź kochamy wszyscy, a jeżeli ktoś się przygotowuje do takiej roli wielkiego artysty, który w tym filmie jest pokazany, jak cierpiał wśród swoich artystów, zakochana była młodzież w nim absolutnie i przeżył to, co przeżył. I dlatego proszę wyczyścić zdanie niedobre o moim koledze. Tutaj mam właśnie te pamiątki zgromadzone przeze mnie, przez moją mamę. Tak jak nagrywano serial, film, ja wtedy zbierałem te autografy. Autografów jest około 85. Wow. Popularne wtedy były takie pamiętniczki małe, co to sobie w szkole podstawowej zbierano wpisy swoich kolegów. No więc ja też miałem taki i na takich karteluszkach podchodziłem do aktorów, wklejałem już fotos. Tutaj na przykład Andrzeja Seweryna, ale jaki młodziutki, zagrał bratanka organisty, napisał miłemu, za nieznajomemu, zaskoczony. Ponieważ tak podszedłem, można powiedzieć, z tyłu, jak opalał się w przerwie zdjęciowej. No i praktycznie zaskoczyłem, więc tak napisał. Ojej, a jak jeszcze patrzę, tu jest też Kazimierz Wichniarz na dole, jest na górze Lech Ordo. A czy jest gdzieś nasza bohaterka dzisiejsza, czyli Emilia Krakowska, filmowa Jagna? Emilii Krakowskiej mam, można powiedzieć, kilka autografów. Tutaj jest, o, część jest poświęcona i przyjaciółka dawna z jej portretem. I tutaj autografy, których mam jeszcze w domu więcej. Spróbuję podczytać, tu jest napisane miłemu panu Zbyszkowi z okazji kręcenia chłopów. Jagna, czyli Emilia Krakowska. No jest. I są różne zdjęcia także z tamtych czasów pani Emilii. Na sam koniec chciałabym panią zapytać jeszcze o jedną rzecz. Tak. Jak to się robi?
Ma Pani na to receptę? Tyle lat aktywności. Na scenie, w filmie. Uwielbia Pani też teraz swoje seriale. Zupełnie dla innej publiczności się Pani otwiera. No, nie powinnam tego wypominać, ale to nie jest wypominanie. Nie. To są raczej gratulacje pięknego 80-lecia, jubileuszu. Ja się cieszę. I jak to Pani robi? Gdzie jest ta energia, ten wigor, ten zapał? Moje dzieci to rozumieją, że ja po prostu... Jeżeli gram danego dnia w Warszawie, to o godzinie 4 już mnie nie ma. Cieszę się, że mnie chcą. Po prostu i to mi sprawia radość. I no przyszła ta... jeszcze Julka na koniec. Jula. To jest najładniejsze. Pani Emilio, bardzo, tak. bardzo dziękujemy i zapraszamy do nas jak najczęściej. Dziękuję bardzo. Kocham Łódź i Łódź za to, że jest po prostu wspaniała. A. Dziękujemy, Emilia Krakowska i wspaniałe psiaki, które mnie właśnie teraz obcałowują, były naszymi gośćmi. Dziękujemy. Pieszczochy. Audycja współfinansowana przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Producenta AGD Marek Bosch i Siemens.